O, witam, witam. Dojechaliśmy w końcu do klienta. Jest godzina tam dziewiąta. Dziewiąta z groszem. Kilometry przejechane. No, tu na aucie mamy pompy, stare części, stare węże, nowe węże. Także teraz czekamy, aż podjadą nam jakąś maszynką. I zaczynamy montaż. No, a nam zostało rozprostować kości po jeździe i przebrać się i działamy. No, prace posuwają nam się ładnie do przodu. Pompa jazdy prawa zamontowana. Część węży tych nowych już pozakładana. Teraz będzie montaż górnej pompy i przykręcenie do nich przewodów. Dwa zostaną stare, dwa były zrobione nowe. Przeciekowy i od sterowania LS-em jest nowy przewód. Nowy oryńczek na czoło. Jak się do niej usadzisz te? Jakbym się gdzieś tutaj też przesadził trochę, tylko nie wiem gdzie. Tu masz już tłumik. No. Jakby tu włożyć coś, to bym tu ją cię podtrzymał. Tu. Czekaj, majster, czekaj. Tomek. Czekaj. I nie będziesz musiał ich sam dźwigać. Muszę się jakoś ułożyć na trzy. O, tak się układa. O, jak jest założony tłumik i to wszystko jest mało miejsca. O, ale to kurde. Pierwsze podejście i trafiony, zatopiony. Trójkę dzieciaków ma? Tak, w końcu trójkę dzieciaków ma, zgadza się. No, tu już ostatnie dwa węże Tomek montuje. Ja włażę tu zamontować. Włażę tu zamontować. Ja włażę zamontować węża. No, tu jest przykręcony. Tam jest taki kruciec. Akurat słońce na niego świeci. To jest odpowietrzenie zbiornika hydraulicznego. Czekaj, możemy się kamerkę gdzieś położyć, coś tu nagrać.
jasne. To sobie tam w górę poprawię. Tutaj operator sobie, jak maszyna stała i czekała, kilka węży wymienił. Oj, elegancko. No mega tam, Zbyszek coś mówił, że tu jakiś niby niedokręcony jest przewód. Jest. Wiesz, o co chodzi? Tu majster, podejść widzisz? A tu, z tej strony? Dobra. Nie no, bo tu widzę, że to co wymienić było do wymiany, to raczej już wymienione jest. A czy tu jeszcze będzie się z tury źlało, to kto to może wiedzieć? Jak się odpali maszynę, to będzie widać. A tu myślę, że tu jeszcze jest jeden taki zgnity przewód i on idzie pewno z przedniego silnika. Idzie z przedniego silnika jazdy, któregoś lewego albo prawego, na filtr powrotny. Tak to wygląda przynajmniej. Tam po twojej prawej masz teraz. Już patrzę. A tu nie mógł złapać go pewnie. No. Tutaj jest nieprzykręcony. Mam nadzieję, że gwint nie jest dziabnięty. O, maszyna pojechała na próby. Już mamy po robótce. Mam nadzieję. Proszę bardzo. O, nagrywamy siebie na tle auta. No także maszynka próbuje się. Myślę, że operator zaraz zjedzie, zameldujecie wszystko git. No, tak widać, jesteśmy w drodze powrotnej do domku. Po zjedzeniu śmieciowego żarcia w maku. Bardzo dobrego zresztą. No, robótka poszła. Sprawnie tam dużo nic nie nagrywałem, dlatego że w kółko robimy to samo, więc nie było chyba sensu tego wszystkiego po kolei znowu dogrywać. Węże żeśmy wymontowali, maszyna jak stała, to tam jeszcze operator sobie paręnaście węży wymienił sam. Tam jednego tylko nie przykręcił, bo tam pokonały nakrętki, które mu nie pasowały kątami, żeby załapać. Teraz żeśmy to dokręcili, pompy zamontowane. Maszyna przepróbowana, jeszcze tam na koniec zgłosił problem, że nie szło zasilanie z docewki gaszenia silnika. Także jeszcze tam pod koniec było takie tam szybkie poszukiwanie przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Cewka jest zasilana dwoma kablami plus minus 24 V. To jest tam prosty układ, tylko załącz, wyłącz, ciągnie za elektromagnes, ciągnie za wajchę na pompie wtryskowej. Nic wyszukanego, no ale generalnie tam ten prąd musi dojść z płytki, ze skrzynki elektrycznej. Plus dochodził, a minus. Także no nieraz właśnie trzeba zwracać uwagę na to, że się tam mierzy miernikiem. No niby jest, tak? Pokazuje się, że zasilanie na listwie jest, na zacisku jest. Ale trzeba też zawsze przedzwonić kabel masowy. No tu akurat się okazało, że kabel masowy miał gdzieś przerwę. Żeśmy go z wtyczki wypuścili na krótko do obudowy cewki, żeby złapać masę silnika, bo nie było sensu. Nie zapomnij zjechać, tak? Chyba tak. No, także już tu zjeżdżamy z S8 na 25 w kierunku na Ostrów. No, także jeszcze te sterowanie tej cewki żeśmy zrobili, bo żeby odpalić maszynę, to on tam musiał sobie wajchę pociągnąć i uwiązać na szmacie. Wtedy tak jeździ. No, ale jakby,
Tak, ale później jakby awaryjnie potrzebował maszynę na szybko zgasić, chociażby ze stacyjki, no to już takie możliwości nie było, bo musiał wyskoczyć z kabiny, otworzyć maskę i dopiero też matę tam pociągnąć, zwolnić, żeby pompa się cofnęła i wyłączyła silnik. Także ma to też zrobione. No i tam jeszcze zgłosił, że problemem jest przebijający się olej przez uszczelnienia tłoka hamulca w prawej tylnej przekładni. Może i tak jest, tak mówił, no niby tego oleju faktycznie tam za dużo było. Także do tego tematu też będziemy musieli się przymierzyć, tylko nie jest to taki prosty temat, dlatego że trzeba, żeby się do tego dostać, trzeba zrzucić skrobaki, trzeba zrzucić koło, rozkręcić od strony wewnętrznej maszyny węże hydrauliczne i wyjąć całą przekładnię razem z silnikiem hydraulicznym. Ten silnik można odkręcić i dopiero od strony silnika w jakiejś wygodnej pozycji dostać się do całego układu hamulcowego. Można to zrobić od środka z maszyny należąco, w pozycji jakiejś takiej embrionalnej czy jeszcze innej gorszej. Da się to zrobić, już mi się tam zdarzało, że się do takiej roboty tak dobierałem, ale to jest męka. Lepiej przejść chwilę, pomęczyć się ze zdjęciem koła całej przekładni. Wtedy robótka jest na wierzchu, wszystko widać, można to wyczyścić, wymyć, poskładać. I wtedy jest pewna. I wtedy jest pewna, a tak, to tak w tej dziwacznej pozycji, tam jest ciemno, mało miejsca, niewygodnie. Jak jakaś śruba jest gdzieś tam mocniej dowalona, to znowu nie ma jak jej pociągnąć, nie ma jak puknąć młotkiem, więc milion problemów można napotkać, robiąc właśnie tym sposobem, który by się wydawał, że będzie lepszy, a z reguły tak nie jest. No, także teraz zostało powrócić do domku i zasłużony odpoczynek po dzisiejszej pracy. No, to by było na tyle, także zatrzymajcie się i do następnego filmu.